Dwa lata pandemii oraz wojna na Ukrainie spowodowały zaburzenia na rynkach rolnych Europy. Równie niepokojąco przedstawił się rynek zbożowy w Polsce. Podjęliśmy wtedy mocne i zdecydowane działania. Zamknięcie granicy 15 kwietnia przed napływem ukraińskiego zboża to historyczna data. Od tej pory zaczęły działać korytarze solidarnościowe i ruszył tranzyt, by zboże wyjeżdżało w głąb Europy i poza Europę. Wprowadziliśmy dopłaty do zboża, dzięki czemu rolnicy sprzedali swoje zboże przed kolejnymi żniwami. 15 września również nie otworzyliśmy naszych granic, mimo że Unia Europejska zdecydowała inaczej. Bo najważniejsze jest dobro naszego polskiego rolnika. Ważniejszy niż głos Niemiec, Rosji czy Unii Europejskiej. Będę nadal bronić interesów polskich rolników. Pewność i determinacja to moje mocne strony. Robert Telus, numer 2 na liście Prawa i Sprawiedliwości. Okręg Piotrkowski. Proszę Państwa o głos w nadchodzących wyborach.